Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Dark Souls 2. Co prawda może nie widać, ale po czcionce już co bardziej wprawieni mogli już poznać, co to za produkcja, ale widzicie patch 1.04. I widzę tutaj bardzo ciekawą rzecz dodaną, czyli users can now proceed throughout Shrine of Winter. A ja się właśnie zastanawiałem, co to jest ta kapliczka zimy i może teraz tam się udamy, co wy na to? Dobra, to uderzamy od razu. Co prawda wylądujemy w żelaznej warowni, ale później szybki teleporcik i polecimy w dobre miejsce. Tylko najpierw uruchamianie trybu online oczywiście. Bo może będę potrzebował pomocy. Nie, jestem w ogóle ciekaw, co tam może być takiego tak właściwie. No dobra, też zobaczymy się tam. No i mam wielką nadzieję, że pamiętam, jak tam trzeba było się dostać. Nie, tutaj chyba nie. Na górę i w prawo jest zamglony las, ale... Kurczę, albo w lewo, albo tam w zamglonym lesie, gdzieś w prawo, kurde, dobra. Przelecimy tutaj szybko, ale moment, żeby było jeszcze szybciej, to może, o właśnie, tak zróbmy. Rzućmy sobie delikatne ulepszenie na broń i no, i teraz będzie troszeczkę szybciej, przynajmniej to mi się wydaje. To nie chciałbym tutaj człowieczeństwa stracić zupełnie niepotrzebnie już na samym początku, bo widzicie, no pustym już nie jestem. Więc trzeba szanować ten stan, jak najdłużej go podtrzymać. No, ale dobra, z grubsza jednego porządnego ciosu nie zgarnęłem na klatę, więc możemy lecieć dalej. I też szybko, nie będziemy patrzeć teraz, tam w lewo jest. Tylko od razu skręcimy tutaj, bo uważam, że gdzieś tam na końcu była ta kapliczka, ale cholera, mogę się mylić. Tu może być u mnie dobrze tylko przejście do zamku Drunk Lake i tyle, nic więcej. Ale tu w lewo gdzieś trzeba było odbić, nie? No też właśnie. A, jeszcze koleś, zapomniałem o nim. No ale widzicie, no niby trafił mnie bezpośrednio i ile z mojego życia spadło tak naprawdę? No bardzo niewiele. Na moje szczęście. Ale to właśnie moment, ta kapliczka już gdzieś... Tak jest! Dobrze trafiłem. Ale jak? Proceed through... How? Jak? No nie wiem, no nie będę znowu molestował tych... obrazów wrytych w kamieniu. Kurczę, jak to się nazywało? Nie no, można by się było posilić na płasko rzeźby, bo jest naprawdę bardzo płaskie, ale no, chyba nie rzeźba nawet. No nie no, ale jak? No jak tu mam przejść? How? How to proceed? Further? No kurde, nie wiem, a może tu? No troszeczkę przyspieszymy tutaj tymi skokami. No ale dobra, moment, to ja tam teraz zapuszczę fast forward, bo się może okazać, że zbłądziłem. Tak totalnie. Więc uwaga. Siu. Nie, i przecież tutaj jest przejście do zamku Drunk Lake, no to nie, sorry, cofamy się. No ale tym razem już nie na fast forwardzie, wręcz teleportem. Ej, nie wiem, może po prostu tam trzeba znowu jakiś pierścień ubrać specjalny, czy coś. Tam widziałem niby jak trzy macki wystające w tej kapliczce zimy. No albo to były trzy węże, równie dobrze. Aż tak bacznie się nie przyjrzałem, ale dobra, lecimy tam, gdzie jeszcze nie wyeksplorowaliśmy do końca, czyli... Jak to się zwało, bo już naprawdę dawno nie grałem. Kapliczka Amany. Money, money, money. I dobra, no to jest miejsce spoczynku Roya? Serio? Ej, ja nawet nie wiedziałem, że Royo gra w Dark Souls 2. No nie, no spoko. Przydatna wiedza. Dobra, widzimy się tam. I bardzo na miejscu byłby tutaj teraz koleś z tarczą. Nie, ale są tylko takie pokraki. A właśnie, moment, pamiętam. Korozja i te sprawy. Okej, okay, on tutaj wielka magiczna kulka. Trzymać ich na dystans? O kurde, mało zabiera, mało. Może skokiem? Na. Dobra, ale w tamtego wielkiego jeszcze nie obrać, a naprawdę porzucam sobie. Z prawdą mogę namierzyć małego tylko, nie wiem czemu. No dobra, ale no dawaj, 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 rzut. Pięknie, bravissimo. Ile duszyczek? No niewiele niestety, ale tego załatwimy już w normalny, klasyczny sposób. Tutaj paru strzelających. Przydałaby się jakaś pomoc. Nie ma żadnego znaku przyzwania. Niestety nie, ale kurczę, ta przyśpiewka jest naprawdę mega klimatyczna. Naprawdę mega. No okej, okay, też mogę w walkę dystansową pobawić się ja. Moment, w ogóle jak ta moja tarcza dobrze nawet zasłania. No to okej, okay, to spokojnie. Będziemy sobie podchodzić. Pyk. Zgarniając strzał na tarczę, bo w sumie po co można się turlać, unikać. Ej, coś mnie tam dziabnęło chyba. Zresztą... O kurde, już wiem nawet co. To w ilości większej niż jeden. Oh shit. Dobra. Strzał w player jest po mnie, więc szybki łyk. Dobrze, przynajmniej, że te świetliki dalej wokół nich krążą, mimo tego, że już raz się wynurzyły. No bo tak, żebym tutaj nie wpadł gdzieś, kurde, znowu na złamanie karku. Gdzie to mam iść? Tam?
No mogę tutaj broczyć w wodzie. Pewnie, że mogę. Tam zresztą jest przedmiot, ale tam wpadłem ostatnio, z tego co pamiętam. Ale tutaj już widać bezdenną dziurę, czyli muszę iść tędy. Dobra, załatwić potworka. Tak szybko jak się da. No dobra, to... unik, dobra, będziemy się turlać. Tak długo jak tylko możliwe. Ej, nie wiem, czy tam mogę przejść do niego. Oj, nie wiem. Cholera, musiałbym teraz zasłonić firamę. Znaczy zasłonkę na oknie, bo naprawdę słońce bije w ekran i nie widzę. No właśnie, o to chodzi. O, dobra, to teraz będę ja przynajmniej okazję, żeby to zrobić. Mam chwilę spokoju. Słońce rzucające światło na ekran to nigdy nie jest nic dobrego. Kurde, muszę sobie kupić rolety. No ale myślałem nad takimi, na których można coś nadrukować. Tam się zastanawiałem nawet co, czy może Dante z Devil May Cry, ale ten stary Dante. Albo Raiden, ten nowy Raiden. Nie! Kurde, prosto w korozję. Bez przesady. No ale dobra, poważnym mieczem, szkoda zaklęć. Ale też w sumie z tego, co tam się wydarzyło wcześniej, to wnioskuję, że mogę ich nie mieć okazji użyć nawet. Ale właśnie, moment, coś na was dobrze działało. Czyżby to była emisja mocy, jeżeli dobrze pamiętam? Dobra, walnijmy. Jaki efekt? Mierny. No, zdecydowanie mierny. Nie, ale ostatnio wielka kula się dobrze sprawiła, więc... dwa rzuty. Jeden i drugi. Szkoda, że dopiero bezpośrednie trafienie zadaje ten duży damage, a tak to na średnio to wypada. Jak dwa ciosy mieczem z bliska. Nie, to w sumie też dobrze. To jest tak. No nie miałem zbyt dużo tych dusz. Szkoda jedynie mojego człowieczeństwa. Kurczę, są samonaprowadzające, nie? A może faktycznie walka dystansowa? Moment, moment. Bo jeszcze jest ktoś bliżej. Jest też ktoś tam. Nie, schowajmy się tutaj za filarkiem i powyciągajmy ich pojedynczo. Tak będzie najbezpieczniej. No kurde! Ej! Się okazuje, że cztery takie jest po mnie. Niedobrze. Więc naprawdę będę musiał ich powyciągać tutaj. Zrobić to należycie. Czyli tak, no o kurde, no, już połowa życia ty. Nie. Ej, nie przypominam sobie, że ostatnim razem było tak ciężko tutaj, albo po prostu długa przerwa nie służy mi teraz. No ale wiecie co, w sumie teraz mogę się jeszcze wyprztykać z włóczni błyskawic, bo tego chyba jeszcze nie sprawdzałem na tych przeciwnikach, a mam ich troszeczkę. No, przeciwników i włóczni na szczęście. O, ładnie. Dobra. No ale bezpośrednie trafienia znowu tylko, a w przypadku wielkiej ognistej sfery mogłem sobie pozwolić na... strzelanie delikatnie obok. Dobra, namierzony. Nie stój w chmurze, ale też tylko 505. Czyli jednak bardziej podatni na płomienie, ale ci w wodzie już podejrzewam, że będą podatni na elektryczność jak najbardziej. Dobra, fuksem ten unik. A dobra, strzelił. Dobra, to namierzyć cokolwiek. No właśnie. Aha, super. Nie ma to jak namierzyć wodę. Nie, no dobra, ustawmy stusy. No zastanawiam się, jak to ugryźć, czy może po prostu pobiec dalej, mając ich w dupie. A do tego potrzebuję wyciągniętej tarczy. Dobra, ale przynajmniej postarajmy się to wziąć. Albo w sumie nawet nie muszę, no może kurde wreszcie podejdę i zacznę machać tym mieczykiem. Dobra, teraz jakieś uniki ewentualnie, bo już znowu z dwóch stron strzelają. Powrót na bezpieczne miejsce, łyk. No już myślałem, że tym dostanę w paszczę. A dobra, przeciwnik jest blisko, jest, to chodź, zapraszam. W sumie nie musisz, ale oj, a jednak przyjął zaproszenie. Dobra, zapomniałem, że na tych tylko pchnięcia, że obrót na nich nie działa. Ale jest kukła człowieka, chyba najbardziej wartościowy przedmiot i najbardziej zresztą mi potrzebny. Ej, choć tak właśnie nie wiem, czy kukła człowieka odnawia życie, bo pamiętam, że w Dark Souls 1 tak było, że można było się Humanity leczyć w trakcie walk PvP nawet, a wtedy stosów nie można było używać. Nie, dobra, lecimy dalej. Czy sobie mógłbym tam podnieść, już mi tutaj nie świeci nic. O, dobra, ale przeciwnik... O, rzesz! No. Łyk! Turlanko. Dla bezpieczeństwa, for protection. Nie, ale naprawdę, zaraz będę musiał tam podejść, bo te strzały z daleka naprawdę mnie zdenerwują już. Come on! Jak tu wpadnę? Inaczej, teraz właśnie sprawdzę, czy jest tutaj tak głęboko, czy nie. O kurde. Wiele świetlików, czyżby duże monstrum, czy wiele monstr po prostu? No dobra, pchnięcie. Kulanka.
kliknięcie. O, shit! Aaa, no nie zdążył! Ale pogrom znowu. O nie, trzeba nabrać prawy. Trzeba muzyczkę z Rockiego zapuścić. I trening. Nie, albo wiecie co, w sumie na Eye of the Tiger na pewno. Będą jakieś rozszerzenia, więc nie, no spokojnie. Za tą już próbą postaram się zabrać gdzieś dalej. Przecież, ej, już pamiętam, byliśmy przecież dalej, tylko wtedy mieliśmy pomocnika. NPC-ka jakiegoś, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Ale okej, dobra, no to teraz tak, może jednak z ogniem. No właśnie, pokos może. Pokos tam na pewno dobrze rzucony załatwi sprawę z jednym i drugim. Więc come on. No, no piromancja. Naprawdę daje radę. Okej, tarcza. Wyciągnięta. Już naprawdę mój pasek zdrowia ubył na tyle, że chyba trzy takie strzały i będzie po mnie. Cholera, tam tak daleko. Ale dobra, sprintem tutaj. Slalomikiem delikatnym. Znaczy sprintem w wodzie, no niestety nie da się dobrze sprintować w wodzie, ale kulanka jakaś, coś, uniki! No unikaj tego, kurczę, szkoda, że moja stamina tak powoli się respawnuje tutaj. A dobra, jeden nie jest po mnie jeszcze. Jeden w plery jest po mnie. Tu była ta kolumna, nie, tu była ta z pochodnią. Ah, fuck, dobra. Chwila relaksu. Delikatna siesta. Dobra, i tną tamtego sprintem, bo on będzie tak strzelał i strzelał i będzie mi tylko przeszkadzał. Oj, żebym się nie wturlał tylko gdzieś. W głupie miejsce. Ale dobra, jest i on. Zdążę? Przed nim zdążyłem, dobra. Więc z tymi mam już spokój. Mam duszę dzielnego wojownika i coś tam jeszcze, ale nie było już czasu na to. Nie, chyba tutaj nawet nie można wpaść. Tutaj gdzieś chodząc. No dobra, ale spróbuję jeszcze podnieść ten przedmiot. Nie ma bezdennej dziury? Chyba nie. Mam taką nadzieję. Rdzawe bliźniacze ostrze. Znaczy rdzawe to znaczy, że jest kiepskie, czy po prostu jakieś może obrażenia związane z korozją? Ej, byłoby świetnie, ale dobra. Moment, to nie jest chyba bezpieczny filar. Ale w sumie mogę go uczynić takim właśnie. Stojąc w dobrym miejscu tego filarku, dobra. Tam jeden strzelający, tutaj parę pływających. Ten skacze nie w tą stronę co trzeba, nawet bardzo dobrze dla mnie. O kurde. No, był bliżej niż myślałem. No, na szczęście ten z tyłu jakiś cudem został też wykrojony, ale szczęście mi dopisuje. Pewnie przez chwilę, bądź dwie ewentualnie. Ej, tu nie ma dziury, nie? Nie, na szczęście nie. Oj, choć ktoś tu poginął. Ej, nie, bo to są te duże potworki, one się przecież spawnują, tak? Odradzają się. Kolejna duża dusza. Czyżby ktoś bardzo chciał, żebym zalewelapował swoją postać? Okej, moment, nawet nie jestem pewien, czy byliśmy w tej chatce. Dobra, zobaczymy. Kto tu jest? Ej, tego mogę namierzyć. Kurde. Nie wiem, czy chcę podjąć walkę z przeciwnikiem, który tylko siedzi. Mogę też pogadać, ale mogę namierzyć. Paradoks! Nie, ale dobra, wybieram rozmowę. Okej. Dobra. Ale mam takie przeświadczenie, że dokonałem jakiegoś dobrego uczynku teraz, nie zabijając jej. Jednak nie spłonęła żywcem tutaj, krzycząc z agonii. Tylko światło zabrało ją gdzieś wyżej. No, nice. Ej, ale moment, zamglone przejście. Boss? A ja taki słaby? Ej, nie, dobra, pójdziemy. No pewnie, że pójdziemy. Przynajmniej zobaczyć. Śpiew głośniejszy, ale też rekord żab. Dobra, ja wiem, jak się mogę na to przygotować, jakby co. Wielka, magiczna broń. Właśnie nie wiem, czy mroczna jest lepsza, czy ta. No kurde, i zmieniłem! Fuck. Czyli moja broń straciła swój ofensywny efekt, kurde. Dobra, chodziło mi tylko o tarczę, spoko, wchodzimy. No, ale takie schowanie na szczęście do wyciągnięcia dłoni do mgły, o kurde. Dystans. Dystans jak cholera. Z demonem pieśni. Dobra, jesteś żabą, która... Oj! Która zaczyna coś robić. Przestała śpiewać. Ej, to może... Oh shit. Oh shit! Oh shit! Aaa, fuck, 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 fuck. Nie dać się ożygać, nie dać się ożygać. Ej, moment. Czyli tak, tutaj mniej zabiera, ale pewnie ja bym Oj, tutaj w ogóle nic nie zabiera. Czyli jednak w rej prosto trzeba. Czyli teraz. Ona teraz właśnie będzie żygać przecież. Aaa! Shit! Chyba nie dostałem. Ej, chyba znowu nie dostałem.
Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Wal tą emisję. A, nie zdążył. Dobra, włócznia. No powinno być lepiej, przecież jest w wodzie. Oh shit. Uohohohoho! Close one! Motherfucker! Ej, ale dużo zabiera. Okej, okay, dobra. No to mamy na nią broń. Tylko obawiam się, że tutaj może być jakaś dziura po prostu tuż za mną. Shit, nie trafiłem. Dobra, ale będzie kontriczka teraz za to. Będzie reprymenda! Dobra, zostało tylko 5. Fajnie byłabym je dobrze użył. Dobra, tam może sobie machać w ten sposób. Cholera, to chyba nie trafiłem centralnie, ale to już tak. Dobra, ta też musi wejść. Jest! Dobra. Zostały 2 tylko. Później ogniem spróbujemy. No w końcu jest w wodzie. Pewnie ognia nie lubi, ale też z drugiej strony... O, shit! To wiele zabiera. Chlej te stusy na potęgę. Dobra, nawet wypiłem 2. Dobra, podejdź. Bo jak masz swój atak rączkami, to nie jesteś aż taka straszna. Cholera, jednak jest. Nie mam już. O, shit. Dobra, najpierw łyk przede wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz szybkich ataków. Chyba nie, chyba nie, chyba nie. Dobra, ja już mogłem strzelić. Zobaczyć, ile to zabiera. Cholera, też dużo. Spoko. Mam jeszcze trochę, powinno się udać. Chyba, że zaraz skopię. Shit! Ale moment, tam są kryte też ręce, faktycznie. To ej, ale tam jest, kurczę, dużo przestrzeni. Co, dead? Victory is mine. Dusza demona, pieśń, klucz uwięzionego, który wygląda jak broń. Weird. No dobra, można się poszczycić, okrzyk bojowy, haha! Nie, dobra. Ale kochani, ja w tym miejscu skończę ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. I ja będę liczył teraz na to, że nie wpadnę tutaj w żadną dziurę, eksplorując tą lokację w pełni. Dobra, pozdro, cześć, hej! I machu machu na koniec odcinka.